naszym sąsiadom z Ukrainy, których spotkała ogromna tragedia. Wśród niosących pomoc, oprócz państwa tutaj obecnych oraz mieszkańców naszego powiatu, byli także policjanci i pracownicy naszej komendy, którzy nierzadko czynili to w wolnym czasie i korzystając z własnych zasobów materialnych, za co bardzo serdecznie dziękuję. Ja osobiście uważam, że egzamin ten społeczność tucholska, w tym służby naszego powiatu, wspólnymi siłami zdają dotychczas wzorowo. Podsumowując pracę tucholskiej policji w minionym roku, nie sposób nie wspomnieć o ogromnym angażowaniu się mundurowych w liczne przedsięwzięcia i działania na rzecz bezpieczeństwa wspólnie z państwem, czyli samorządami, służbami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których jednym ze statutowych zadań jest zapewnienie bezpieczeństwa. Warto tutaj, Szanowni Państwo, przytoczyć wyniki tegorocznego badania opinii publicznej dotyczącego poczucia bezpieczeństwa i zagrożenia przestępczością przeprowadzonego przez Centrum Badań Opinii Społecznej. Uwaga! Aż 96% badanych w naszym kraju uważa swoją okolicę za bezpieczną, a 88% uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, oraz o przekazaniu 6 profesjonalnych strojów i kasków ochronnych dla motocyklistów na stan naszej jednostki. Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania nie tylko za tę inicjatywę z Państwa strony, ale przede wszystkim za dotychczasową, bardzo szeroką współpracę w zakresie realizacji wspólnych ustawowych zadań. Przede wszystkim w obszarze szerokiej działalności profilaktycznej dla dobra naszych mieszkańców. Serdeczne podziękowania kieruję także do każdego z Państwa osobno za wspólne działania w dobrej atmosferze na rzecz naszego powiatu, w trosce o bezpieczeństwo każdego mieszkańca. Funkcjonariuszki i funkcjonariusze tucholskiej policji, drogie koleżanki i koledzy, to do Was chciałbym skierować słowa najwyższego uznania, szacunku i wdzięczności za to, że tak dobrze każdego dnia rodzicie sobie z łączeniem życia zawodowego i rodzinnego. Jestem świadomy tego, że w wielu chwilach Wasza służba na rzecz naszego powiatu to ogromne poświęcenie i często wyrzeczenie kosztem najbliższych. Przyjmijcie podziękowanie za Wasz profesjonalizm, zaangażowanie i sumienność, za to, że etos polskiego policjanta pozwala Wam sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom.